Cześć, z tej strony Farrell, witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite. Moi drodzy, pokażę wam dzisiaj, gdzie znajdują się wszystkie lokalizacje tortów, aby ukończyć nowe zadanie, które Epic Games przygotował z okazji swoich pierwszych urodzin. Oczywiście mapę z lokalizacjami wszystkich tortów macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Ale zanim do tego przejdziemy, jak zawsze przygotowałem dla was dwa konkursy. Sami sprawdźcie, co możecie wygrać. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę "darmowy karnet bojowy", zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić wyników tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń Nocturno o mocy 106. Schematu Nocturno nie można to być już w grze, albowiem był on dodawany do limitowanej edycji Ratowania Świata. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie, moja nazwa Gaming with Farrell. Aby wygrać legendarną broń, wystarczy po zdjęciu konkursowym napisać dowolny komentarz. Link do konkursu na Instagramie macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Pierwszy tort urodzinowy znajduje się pośrodku lepkiego lasku. Dokładnie w tym miejscu. Lecimy. Na samym początku chciałem uprzedzić wszystkie komentarze typu dlaczego nie mam tych zadań, dlaczego nie mogę ich zrobić. Ja na chwilę obecną też nie mam tych zadań, czekamy, coś prawdopodobnie się zbugowało, że wersje PC-towe nie mają tych zadań. Xbox i PlayStation prawdopodobnie mają. Pamiętajcie, że musimy przy torcie zatańczyć. Ja użyję akurat Rygada i zadanie mamy zaliczone. Tutaj możemy sobie zjeść torcika i on nam bardzo fajnie regeneruje HP oraz życie. Lecimy po tort numer 2. Tort numer 2 znajduje się koło wodospadu na zalewie zdobyczy, dokładnie w tym oto miejscu. Lecimy. Podchodzimy do lądowania i jak widzimy, torcik znajduje się w tym miejscu. Tańczymy i drugi torcik mamy zaliczony. Tym razem chłopak. Lecimy po tort numer 3. Trzeci tort urodzinowy znajduje się na golfowym gniazdku, dokładnie w tym oto miejscu. Centralnie pode mną. Lecimy. Troszeczkę źle go zaznaczyłem. Zaznaczyłem go na tym polu do golfa. On znajduje się tutaj, koło tej ścieżki. O, dokładnie tutaj. Fajnymi punktami rozpoznawczymi są baloniki na szczytach świerków. Chodź. Nie umie się bawić. Tort numer 4 znajduje się koło przyjemnego parku, dokładnie w tym oto miejscu. Lecimy. Torcik znajduje się tuż pode mną. Dużo osób leci. Z pewnością to są gracze z innych konsol, którzy mają już zadania odblokowane. Dobra, ja włączę sobie Rygada. Chyba nie byłem straszny. Lecimy po kolejnego torcika. Torcik numer 5 znajduje się koło karkołomnego kina. Tutaj, na góreczce. Lecimy. Jak widzimy, kolejna osoba wykonuje to zadanie. Ziomek. Lecimy po tort numer 6. Tort numer 6 znajduje się na samym środku zgubnych ziem. Dokładnie w tym oto miejscu. Lecimy. Lądujemy. Jak widzimy, już dwie osoby sobie tańczą. My również zaliczyliśmy to zadanie. Tort numer 7 znajduje się koło samotnego schroniska. Koło takich dwóch góreczek. Dokładnie w tym oto miejscu. Pewnie kojarzycie lokalizację z takim różowym kamperem. Urodzinowy torcik znajduje się koło parkingu. Na samotnym schronisku. O, dokładnie tutaj. Wystarczy zatańczyć i zadanie mamy z głowy. Lecimy po ósmy już torcik. Tort numer 8 postanowił się zrespić na środku sklepowej sadyby. Dokładnie w tym miejscu. Lecimy. Lądujemy i jak widzimy, torcik jest na samym środku. Bardzo dużo osób na sklepową teraz lata, więc radzę uważać. To też się zalicza jako taniec, więc lecimy po dziewiąty tort. Przedostatni tort znajduje się koło oazy odpoczynku, dokładnie przy północnym wyjeździe. Możemy to tak nazwać. Lecimy. Lądujemy i jak widzimy, tutaj przy wyjeździe północnym mamy torcik. Kumplu, nie chcesz też zagrać? No to czas zebrać ostatni tort. Moi drodzy, poradnik dobiega końca. Ostatni tort znajduje się na spawalni z płuczek, koło wielkiego kibla.
Tak możemy to nazwać, dokładnie w tym oto miejscu. Lecimy. Lądujemy i powiem wam, że to jest jedna z takich bardziej łagodnych lokalizacji. Czerwona kartka. Czy będziemy się tak ganiali, kumplu? I to było na tyle. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych poradników i wyników tego konkursu. Przypominam, że nowe poradniki, jak ukończyć zadania z trzeciego tygodnia, pojawią się na kanale już w czwartek o godzinie 10. Trzymajcie się, cześć!